Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Pytaniach i Odpowiedziach. Dziś nietypowo pytania Państwa mam wydrukowane na kartce, a to dlatego, żeby móc łatwo i analogowo oznaczać, na które pytania odpowiedziałem, a na które nie odpowiedziałem. A dlaczego na część pytań nie odpowiem, świadomie je pominę? A no, dlatego, że dzisiaj niedziela. Niedziela wyborcza i jest cisza wyborcza i niektóre pytania, które... Wymagałyby odpowiedzi łamiącej ciszę wyborczą, się odpowiedzi dziś w tym materiale nie doczekają, bo mógłbym za to ostro beknąć, ale są to na tyle dobre pytania, że szkoda, aby na odpowiedź nie doczekały się nigdy. Dlatego sobie wydrukowałem, będę oznaczał, na które pytania odpowiem w tym dzisiejszym materiale, a na pozostałe i tutaj będzie taka trochę incepcja bo odpowiem. Za chwilę, jak tylko skończę nagrywać ten materiał, zacznę nagrywać QA z odpowiedzią na te pytania, które dzisiaj nie mogę odpowiedzieć, ale Państwo już ten materiał widzieliście, bo puszczę go. W piątek, tuż przed zakończeniem ciszy wyborczej, będą odpowiedzi na te pytania, na które dziś odpowiedzieć bym nie mógł. Także, drodzy Państwo, w opisie dam link do tamtych Q&A-u i ów, no, są tam bardzo dobre pytania, nie... Drodzy Państwo, no kurde, nie, nie, dam wam, nie dam Wam w opisie linku, bo jakbym Wam dał w opisie link, to mogłoby to też być uznane za złamanie ciszy wyborczej. Czyli ten, drodzy Państwo, inaczej. Ten materiał, który już widzieliście, ostatni, piątkowy przed Ciszą Wyborczą, to są odpowiedzi na te pytania, na które dziś w tym materiale odpowiedzieć bym nie mógł. Także, także lecimy, no i zachęcam, żeby sobie tam obejrzeć ten materiał, jeśli nie oglądaliście. Oczywiście po zakończeniu ciszy wyborczej, drodzy państwo. Po zakończeniu. Pierwsze pytanie, które już sobie tutaj oznaczam, że będzie na nie odpowiedź. E, drodzy państwo, czy ceny mieszkań wzrosną, czy spadną? E, popyt spadł, podaż wzrosła, a ceny stoją. Dlaczego? To jest bardzo dobre Pytanie, i nie tylko ja na to pytanie odpowiadam, nie tylko Państwo zwróciliście uwagę, że coś takiego jest. Ostatnio zauważyłem nawet taki artykuł, jak się przygotowywałem do potwierdzenia, czy rzeczywiście teza postawiona w tym pytaniu jest prawdziwa. Taki artykuł na portalu Business Insider napisała to osoba, która podpisuje się jako jaw, sprzedaż mieszkań spadło o 7%. Podaż wzrosła, tylko ceny jakoś nie chcą iść w dół. Zaraz sobie przeczytamy ten artykuł. No już tu w samym tytule widzimy, że no sprzedaż mieszkań spadła o 7%, czyli popyt musiał bardzo mocno spaść o 7%. Podaż wzrosła, czyli powinny ceny iść w dół a jakoś ceny w dół nie idą. I odpowiem na to pytanie, dlaczego się tak dzieje, ale najpierw zobaczmy, co, co na ten temat sądzi Business Insider. Pierwszy kwartał yy, stał pod znakiem wzrostu podaży, aż o 120%. Czajcie? 120% więcej mieszkań trafiło do sprzedaży. W tym samym czasie, w ubiegłym roku, deweloperzy sprzedali o 7% mniej lokali niż w poprzednim kwartale. W takich okolicznościach normalnie byłoby tak, że nic tylko otworzyć popcorn i patrzeć, jak ceny spadają. Coś takiego jednak na rynku. Coś, coś takiego jednak nie na rynku mieszkaniowym. Tutaj to, 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 to tak. Tak dziwnie nie po polsku jest napisane. Generalnie chodzi o to, że mieszkań na rynek trafiło ponad dwa razy więcej, bo 120% więcej, czyli przykładowo, jeśli w, w analogicznym okresie w zeszłym roku było powiedzmy 100 tysięcy, to teraz 220, 220 tych mieszkań, czyli gigantyczny wzrost podaży przy jednoczesnym drastycznym spadku popytu, bo, bo sprzedaży, czyli pełno jest niezrealizowanych ofert sprzedaży, więc cena powinna lecieć na łeb na szyję. Z jakiegoś powodu nie leci. Zaraz będę mówił, dlaczego. Niespełna 12 400 lokali mieszkalnych, tyle sprzedali deweloperzy działający na siedmiu głównych rynkach w Polsce w pierwszym kwartale 2024. To o 14% więcej niż przed rokiem i o 7% mniej niż kwartał wcześniej. Jednocześnie z danych Oto Dom Analytics wynika, że od stycznia do marca bieżącego roku w granicach największych miast takich jak Katowice, Kraku, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław do sprzedaży trafiło 15,9 tysięcy mieszkań, co oznacza wzrost o 6% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 120%. Rok do roku. Przewaga podaży nad popytem. Pod koniec marca 2024 roku dostępnych do sprzedaży było 43 tysiące mieszkań w stanie deweloperskim, czyli o blisko 17% więcej niż jeszcze 3 miesiące wcześniej. Świadczy to o tym, że przewaga podaży nad popytem spowodowała zwiększenie oferty, choć sytuacja różni się w zależności od miasta. Wzrosty w Poznaniu i Wrocławiu. Spośród siedmiu największych rynków, to Poznań i Wrocław odnotowały najsilniejsze wzrosty ofert nowych mieszkań na sprzedaż: odpowiednio 45% i 36%. Dla Poznania to rekord. <laughs> Jeszcze nigdy w ofercie nie było tam sprzedaży aż tak wielu mieszkań na rynku pierwotnym. No i tam dalej jest, jest tego typu rzeczy. Cały czas należy monitorować sytuację w Łodzi, gdzie istnieje zagrożenie nad podażą. Najwięcej mieszkań deweloperzy sprzedali w Warszawie itd. itd. Różnicy między najdroższą a najtańszą ofertą. Ceny nie chcą spadać. O to jest ten najważniejszy fragment. Wzrost liczby dostępnych mieszkań przełożył się na lekki spadek cen w dwóch lokalizacjach w porównaniu do y, końca y, czwartego kwartału 2023. Obniżki odnotowano w Poznaniu i w Trójmieście o około 1,5% do odpowiednio 12,2 i 14,5 tysiąca za metr kwadratowy. W pozostałych miastach utrzymuje się trend wzrostowy, co najmniej co najmocniej odczują osoby poszukujące mieszkań w Łodzi, no i tutaj są drodzy Państwo ceny, tutaj zamysł datowy. E, e, i ten e. I teraz tak, rządzie dorzuć pieniędzy. Wprawdzie możemy mówić o lekkim uspokojeniu cen mieszkań w ostatnim czasie z uwagi na większą ofertę dostępnych lokali deweloperskich i lekkie spowolnienie sprzedaży, ale nadal w perspektywie rocznej są to znaczne wzrosty, bo od 9% w katowicach po 20-25% w Krakowie i w Łodzi skromna kwartalna korekta w dwóch miastach nie oznacza jeszcze odwrócenia trendów. Wzrostowego potencjalni nabywcy nowych lokali mieszkalnych na kolejny program rządowych subsydiów czekają. Mogą też liczyć na to, że za obniżką inflacji pójdą spadki stóp procentowych i opracowanie dostępnych kredytów, wyjaśnia Martin Krasoń. Marcin Krasoń. Analityk wskazuje na problem z dostępnością do gruntów. Jego zdaniem y, czasowa przewaga podaży nad popytem jest zbyt skromna, by deweloperzy powszechnie zaczęli obniżać ceny. Argumentem dla obniżek mogłoby być przesunięcie wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich. Te zmiany zakładające m.in. rozszerzenie zabudowy będą czynnikiem stymulującym podwyżki cen itd, tak, tak dalej. Drodzy Państwo, dlaczego, ale to jest przyszłość. Dlaczego w tym momencie ceny nie spadają? I to zwłaszcza wobec świadomości tego, że być może te nowe mieszkania oddane i, i, i kupione będą musiały być bardzo szybko termomodernizowane, bo na przykład mają tylko dwie szyby w oknach a Unia Europejska wymaga, żeby były trzy szyby w oknach, więc na przykład trzeba będzie okna wymieniać. Każdy, kto kiedyś wymieniał okna w mieszkaniu, ten wie, że to jest strasznie przerąbana rzecz, bo nie dość, że to jest strasznie drogie, to jeszcze no, bardzo uciążliwe, no, bardzo mocno no, psuje Ci... Komfort mieszkania, że się tak wyraźnie, w czasie, gdy jest to robione więc jest to drogie, uciążliwe, um, problematyczne nie zawsze da się zrobić. No, problem jest, tak? Jak ci wyrywają te okna, wstawiają nowe to potem musisz co najmniej pomalować tą ścianę. Przy której było okno, no to prawie nigdy nie dobierzesz dalnie koloru, więc musisz w ogóle malować całe mieszkanie. A żeby malować całe mieszkanie, no to częst, często musisz wy, wy, wynieść meble. No to jest bardzo skomplikowana sytuacja. To już lepiej meble wymienić, czy nawet podłogę zrobić, niż okna wymienić. To jest strasznie, strasznie drogie, strasznie upiedliwe. Nie mówiąc już o tym, że takie, że to jest po prostu drogie. Więc Teraz te ceny powinny tym bardziej spadać, skoro wiemy, że no, trzeba będzie niedługo ponieść nakłady finansowe do tych e, przymusowych remontów, które nam Unia Europejska szykuje e, i jeszcze w dodatku to będzie problematyczne. Dlaczego tak się nie dzieje? Z bardzo prostej przyczyny. Deweloperzy stosują mniej więcej tą samą sztuczkę, którą <laughs> stosują zawsze, gdy im coś się dzieje z cenami, co. Co im się nie podoba. W tym wypadku jest impuls do spadku cen, a w zasadzie do korekty cen do poziomu chociaż troszkę w miarę akceptowalnego, bo umówmy się, sytuacja, w której te, te, te ceny średnie, które tutaj podawali, to powiem szczerze, nie wiem oni skąd wzięli, ale no, oni mówią, że około 15 tysięcy cena z metra kwadratowego w Warszawie no to ja się interesuję rynkiem warszawskim, przepraszam, ale no ja nie znam takich cen. Um, to jest koło 20 tysięcy. Chyba, że, nie wiem, wliczają w tą średnią z jakąś bardzo dużą wa wagą na przykład Białołękę, która jest Warszawą, przepraszam, tylko z nazwy, albo Wawer, który w dużej części przypomina w ogóle wieś. No to tam rzeczywiście pewnie da się kupić nawet i poniżej 10 tysięcy złotych tylko z metra, tylko, że to nie jest Warszawa, yy, i komunikacja dojazd do centrum yy, Warszawy z takiej dzielnicy. Może być na przykład dłuższy, to mówię o Białołęce. niż na przykład ze Skierniewic. To jest takie miasto oddalone około 100 km od Warszawy, ale bardzo dobrze skomunikowane pociągiem. A znowu wawer, no to jest wioska. Przepraszam, ale tam jest zawudowa typowo wiejska. To oczywiście nic nie umniejszając, ale. Do... No ale jak chcesz mieszkać na wsi, to możesz sobie na przykład y, kupić w podWarszawskiej y, wsi. Y, mieszkanie będzie jeszcze tańsze. Nie? Tutaj płacisz za prestiż tego, że, twoja, że formalnie mieszkasz w Warszawie. Ym, I tam pewnie będą poniżej 10 tysięcy. No to średnia de, pewnie da około 15, jak w, 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 w takich przyzwoitych dzielnicach Warszawy, no musisz za dwie dychy zapłacić więc to są horrendalnie wysokie ceny. Sytuacja, w której za 50-metrowe mieszkanie trzeba zapłacić milion złotych, to jest jakaś nienormalna. I teraz tak. Deweloperzy chcą oczywiście takie ceny utrzymać. Dlaczego są takie ceny utrzymać? żeby zarobić? Jest są powszechnie dostępna wiedza, że marże deweloperów sięgają nawet 50%. I to są marże już po odliczeniu wszystkich kosztów, łączy z kosztami zarządu i tak dalej i tak dalej, nie? No gigantyczne um, um, Gigantyczne, gigantyczne pieniądze zarabiają, chcą dalej takie pieniądze zarabiać. I oni nie chcą dopuścić do spadku cen tych mieszkań, bo chcą tyle zarabiać. W związku z tym ograniczają podaż. I już wiadomo, po prostu zaczynają mniej budów. Zawsze, develop, prawie zawsze, często deweloperzy dziwnym trafem zachowują się jakby była zmowa cenowa, a z jakichś powodów tej zmowy cenowej nie widzi, że jak te ceny są takie bardzo, bardzo wyśrubowane, więc, ale jest tendencja spadkowa, więc wypadałoby zacząć budować jak najwięcej tych mieszkań, no bo przecież ta cena jest bardzo wysoka. No to każdy, kto buduje, kupę forsy, zarobi, nie? No to oni ograniczają, ograniczają budowę kolejnych mieszkań, zupełnie jakby nie chcieli zarobić, ale dzięki temu ceny nie spadają, a nawet jeszcze bardziej rosną, więc, więc kompletnie bezsensowna sytuacja, nie? Um, to znaczy bezsensowna dla zwykłych ludzi, dla deweloperów bardzo do, dobra. Deweloperzy wiedzą, że rząd pracuje nad jeszcze większymi dopłatami do kredytów, że jak był ten projekt bezpieczny kredyt 2%, to teraz jest szykowany projekt bezpieczny, um, bezpieczny kredyt, znaczy, to się inaczej będzie nazywał, ale gdzie będą dopłaty no, jeszcze większe, takie y, bliskie, y, że, że, że będzie ten kredyt 0% się nazywał i po prostu wiedzą, że ludzie będą jakby zasileni um, zasi, zasileni. Y, 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 y. To zaszyleni w pieniądz i znowu będzie ich stać płacić takie bardzo wysokie ceny. Po prostu chcą przeczekać te kilka miesięcy. To dlatego te ceny nie spadają. Kolejne pytanie. Mm -hmm. Kolejne pytanie to już jest takie typowo e, polityczne, więc nie mogę odpowiedzieć. Dlaczego Izraelowi wolno więcej? Każdy inny kraj miałby już interwencję USA za to, co robi. Zgadza się. Tylko, że tak jak doskonale powiedziałeś, czy powiedziałeś osobu która zadałaś to pytanie, każdy inny kraj miałby już interwencję USA za to, co robi. Rzeczywiście to, co robi Izrael, no to wydaje się, że w sposób oczywisty są to zbrodnie wojenne, łamanie praw człowieka, być może nawet zbrodnie przeciwko ludzkości czy ludności cywilnej tam Trybunał w Hadze, to do spraw badania zbrodni wojennych, zbrodni yy, przeciwko człowiekowi, to aż się, aż, aż się wyrywa bo, po prostu, to zazwyczaj, że powinno tam być, yy, tylko, że yy, jak sam dobrze powiedziałeś, każdy inny kraj miałby interwencję Stanów Zjednoczonych, a Izrael jest popilkiem Stanów Zjednoczonych i tutaj niestety jest niesamowita hipokryzja, no Stany Zjednoczone, które no właśnie chronią ten Izrael za wszelką cenę, nie pozwalają w żaden sposób zrobić nic, co temu Izraelowi by um, się nie podobało. Łącznie z tym, że blokują rezolucję ONZ-u um, jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. No i w związku z tym, w zasadzie, nie ma szans, żeby zrobić jakąś interwencję ONZ-u w, w tamtym kraju, bo. Bo, bo jest to po prostu blokowane. Stany Zjednoczone de facto mają tylko i wyłącznie jednego sojusznika. Jest nim Izrael. Wszystkie inne kraje w mojej prywatnej ocenie tak bardziej wykorzystują i traktują bardziej jako zasób. Natomiast Izrael jest ich sojusznikiem, który zawsze mm, ma ich ten. Mm, ma, ma zawsze ich wsparcie. No, to, to skoro ma wsparcie, to. To nie może być interwencja. No to wynika prawdopodobnie z tego, że bardzo duża część Amerykanów, która jest ulokowana na przykład w polityce, ma również paszport izraelski i tutaj oni są tacy trochę w konflikcie interesów, tak, że z jednej strony to jest na przykład kongresmen amerykański, a z drugiej strony to jest obywatel Izraela. No i jakby dopuścił na przykład do interwencji amerykańskiej na Izrael, to to by tak trochę jakby dopuścił do interwencji amerykańskiej na swój drugi dom, na samego siebie. I to prawdopodobnie z tego powodu yy, również jest. Natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę, że społeczność międzynarodowa coraz bardziej się burzy i te tamy coraz bardziej puszczają. I jeszcze rok, dwa lata temu za tak Silną krytykę Izraela, jaka nastąpiła w Polsce po tym, jak Izrael zabił tego Polaka z konwoju humanitarnego, no to, to nie byłoby przyzwolenia. Teraz jest gigantyczne przyzwolenie na krytykę Izraela, no prawda? a ono wynika z tego, że, że ta niechęć do Izraela w związku z tym, co ten kraj robi, jest już tak duża, że gdyby próbowano ludzi powstrzymać przed wyrażaniem krytyki. No to władza miałaby bardzo duży problem. I zwróćcie uwagę, że w Polsce to jest naprawdę bardzo łagodna ta krytyka. W Europie Zachodniej ta krytyka się przeradza. To już nie jest tylko krytyka, u nas jest krytyka. W Europie Zachodniej jest jawny antysemityzm, jawna nienawiść w ogóle do Żydów, ze względu na to, co robi państwo żydowskie, czyli Izrael, to są bardzo często ludzie, którzy nie mają nic z Izraelem wspólnego. To są ludzie, którzy często mają wyłącznie obywatelstwo, na np. francuskie, niemieckie czy brytyjskie, nie mają kompletnie nic wspólnego z Izraelem, poza narodowością, że w Izraelu jest głównie ludzie narodowości żydowskiej, ci też są narodowości żydowskiej, ale obywatele wyłącznie francuscy, wyłącznie niemiecki, czy wyłącznie brytyjscy. No i mierzą się z prześladowaniami. Jak w połowie lat 30. w Niemczech. Łącznie z tym, że przecież mm, są takie akcje, że tam naznaczane są drzwi y, Gwiazda Mindawida, tym ludziom grozi się śmiercią i tak dalej. Tak jest na zachodzie Europy. U nas jest tylko krytyka, tam jest nienawiść. To, żeby nie było wątpliwości, krytyka jest całkowicie dozwolona. I w tym wypadku, moim zdaniem, całkowicie słuszna. Nienawiść, która jest na zachodzie, to jest zło. Nienawiść trzeba potępić, więc potępiam. A i tak ta nienawiść, która jest na zachodzie, jest niczym względem nienawiści, która jest w krajach arabskich, które stanowią przecież bardzo duży odsetek. Więc tutaj, no, z tego może nawet wyjść jakiś bardzo poważny konflikt zbrojny, ponieważ społeczność międzynarodowa, no, coraz bardziej ma Izraela dosyć. I w zasadzie. Wydaje mi się, że gdyby nieobecność tych lotniskowców amerykańskich, chyba dwóch już w tym rejonie Izraela, które zostały tam wysłane zaraz na samym początku, przecież tej, nazwijmy to, interwencji ym, po zamachu terrorystycznym Hamasu, mówię interwencji Izraela, ym, czy pełnoprawnej wojny, no to prawdopodobnie okoliczne kraje, miejscowy świat arabski, już prawdopodobnie próbowałby Izrael zaatakować, a takich Szachują te lotniskowce amerykańskie, ale trzeba tutaj zwrócić uwagę, że geopolitycznie to wygląda no bardzo nieciekawie dla Izraela, bo po pierwsze, Stany Zjednoczone mogą być niedługo zaangażowane w jakiś duży konflikt zbrojny, na przykład z Chinami, i wtedy ta flota może być im potrzebna w innym miejscu. I wtedy pytanie, czy Stany Zjednoczone wybiorą swój własny kraj, czy wybiorą Izrael. Do tej pory. Stany Zjednoczone miały do wyboru Izrael lub honor. Izrael lub jakieś podstawowe wartości, czyli na przykład niezgadzanie się na to, żeby zabijać dzieci i tutaj zwykle wybór był na Izrael, prawda? Natomiast przed wyborem my sami, czyli Amerykanie, Wersus Izrael jeszcze Stany Zjednoczone nie stały. I tutaj pytanie, czy w, przypa w takim przypadku Stany Zjednoczone wybior nie wybiorą jednak czasem może z samych siebie, chociażby dlatego, że społeczeństwo, zwykli Amerykanie to wymuszą. No i wtedy, jak Amerykanie zdejmą parasol ochronny z Izraela, no, to tam może być bardzo nieciekawie dla Izraela. Bardzo. Zwłaszcza, że też społeczność międzynarodowa coraz bardziej widzi, że, kurczę, tutaj na przykład e, mówi nam e, ten, e, mówi nam, mówią nam Stany Zjednoczone, że sorry nie ma kasy na przykład na pomaganie Ukrainie, a jednocześnie przecież pomoc dla Izraela płynie, prawda? Wiadomo, że pierwsze dostawy uzbrojenia, które poszły dla Izraela, to były dostawy, które były przeznaczone dla Ukrainy. Tylko po prostu je jakby przeforwardowano na Izrael. Więc, więc to tyle. Dobra. Kolejne pytanko. Kolejne jest niestety takie, że no państwo już znacie odpowiedź na to pytanie. Dlaczego USA dostarcza broń Izraelowi, który łamie prawo w strefie Gazy, zamiast pomagać Ukrainie? No właśnie to wydaje mi się, że to jest dokładnie to sama pytanie, ta sama odpowiedź, ta sama przyczyna, co na poprzednie pytanie. Tak mi się wydaje. Więc w zasadzie chyba odpowiedziałem na to pytanie. 80% młodych ludzi na ankietach w szkole deklaruje, że chcą zostać YouTuberami. Co byś im poradził? Hm. czy znaczy ja chyba trochę sprostuję, bo wydaje mi się, że teza zawarta w tym pytaniu jest nieprawidłowa. To są dane sprzed chyba dwóch, 3 lat. W tej chwili duża część dzieciaków wpisuje TikTokera, dlatego odsetek tych, którzy chcą zostać YouTuberami, spadł bo pojawiła się również odpowiedź TikToker. Natomiast uznając, że są to odpowiedzi jakby blisko znaczne, tak? YouTuber, TikToker, no nazwijmy to influencer, to rzeczywiście tam jest 80, w niektórych ankietach podobno nawet wychodzi 90 parę procent, że chce zostać influencerem. Co bym poradził? Przede wszystkim, żeby się zastanowili, dlaczego chcą wybrać ten zawód. E... Jeśli Chcą go wybrać, dlatego iż wydaje im się, że to jest bardzo łatwa praca, że ona nie wymaga dużych nakładów pracy, że to jest po prostu na zasadzie takiej, że a sama przyjemność siadasz sobie przed kamerą, kręcisz sobie jakieś króciutki materiali, kaska sama leci, no, żyć nie umierać, robisz bardzo proste, łatwe i przyjemne rzeczy, a do tego jeszcze zarabiasz całkiem przyzwoite pieniądze. No to drodzy Państwo, tak nie jest. I teraz pewnie się narażę bardzo wielu osobom, bo to jest właśnie taka powszechna opinia, że a weź się za uczciwą pracę, weź się za normalną pracę, albo w ogóle weź się za pracę. Co ty robisz? Tam gadasz do kamery, to nie jest żadna praca. Prawdziwa praca to jest na przykład jak, nie wiem, podajesz towar w sklepie, albo jak napierdzielasz młotem na budowie, albo jak jesteś, nie wiem, jakąś tam urzędniczką i krzywo się gapisz na petentów cały dzień. To to nie jest praca w ogóle, to, to jest, to jest jakaś, jakaś niepraca, sam dostajesz kasę za nic, nie? No to, drodzy państwo, tak nie jest. To jest wbrew pozorom bardzo ciężka praca, obciążająca oczywiście nie fizycznie, chociaż jak na przykład wybierzesz sobie, żeby biegać po mieście, robić sądy uliczne albo robić, nie wiem, wywiady z uczestnikami różnych protestów i marszów, no to możesz się fizycznie zmachać. Ja na... mi się zdarzyło i 50 i 60 tysięcy kroków robić na przykład na, na, tych, na, na reportażach z marszów to przypomnijmy, że chyba dzienna zalecana ilość kroków to jest 10 tysięcy, że to już jest dużo nie? ja na samym takim marszu waliłem kilka razy tyle i to jeszcze biegając i tak dalej, ale drodzy Państwo nie, no, nie oszukujmy się, w większości to nie jest trudna praca fizyczna um, natomiast jest bardzo obciążająca psychicznie Cały czas jesteś w pracy. Cały czas e, możesz, cały czas myślisz, co nagrać, gdzie nagrać, jak nagrać. E, cały czas dostajesz powiadomienia. E, cały czas w, każde, w każdej chwili może coś się zdarzyć. Już pomijam takie sytuacje, że nie wiem, ktoś się może do ciebie przyczepić i musisz zacząć działać. Albo YouTube się może przyczepić i, sorry, musisz zacząć działać. To cały czas, to wiecie, to jest tak jak gra MMO, z której nie możesz się wylogować. Nie możesz wylogować swojej postaci, koniec, nie mam mnie w tym świecie. Cały czas jesteś online. Wymyślić materiały też wcale nie jest tak prosto. Coś nagrać na zasadzie takiej, no dobra, to ja sobie coś nagram i będzie, no to tak, to, to, to nie jest żaden problem, coś nagrać. Ale wymyślić, żeby ludzie to oglądali, to jest bardzo trudno. I tutaj jest jeszcze większy odsetek ludzi, którym się nie udało względem tych ludzi, którym się udało, niż za czasów, gdy ja byłem młody, ludzi, którym się w przypadku branży telewizyjnej czy filmowej. Jak ja byłem młody, lata 80., prawie każdy chciał zostać gwiazdą telewizji albo gwiazdą kina, czyli mówiąc kolokwialnie aktorem. Wtedy się szło na, na aktorstwo, na łódzką filmówkę, jak ktoś chciał zostać i, i, i miał szansę. Tylko, drodzy państwo, bardzo... Dużo ludzi widziało takich właśnie gwiazd filmowych, się wydawało, że to zarabia skupę forsy za nic nierobienie, no bo przecież gra sobie w filmie, to jest bajka. A mało kto, mało kto zdawał sobie sprawę, że na przykład na jednego aktora, który zrobił karierę, to przypadało na przykład, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, na przykład 2000 takich, którzy próbowali. I całe życie tylko próbowali, 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 i, i, i skończyli na przykład jako kelner. I nie to, żebym uważał, że praca kelnera jest jakaś uwłaczająca i że to jest coś złego, jak jesteś kelnerem, wręcz przeciwnie. Tylko, no, jak wiecie, na zasadzie takiej, że ktoś próbuje, chodzi na castingi, skończył szkołę aktorską, no, a utrzymuje się z tego kelnerstwa, i potem nie udaje mu się zostać tym aktorem, tylko cały czas zostaje w zawodzie, na przykład kelnera, bo to najczęstsza rzecz była. Tak samo tutaj. Um, wszyscy patrzą na takich ludzi, jak na przykład Freeze, którym się udało, a mało kto patrzy na takich ludzi, którzy próbują, próbują, próbują i którym się nie udaje. No i trzeba jeszcze powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. To środowisko jest wyjątkowo paskudne, wyjątkowo zakłamane, i wyjątkowo obleśne. To co wychodzi teraz, na przykład przy okazji tych akcji z Pandora Gate, że tam oni się nagrywali, że sobie robili jakieś spotkania, knuli za swoimi plecami, zmawiali się po to, żeby kogoś zniszczyć, w twarz sobie mówili, że to są wielcy przyjaciele, a za plecami knuli, żeby po prostu no, zniszczyć życie jeden drugiemu. No to jest czubek góry lodowej. Ja sam, drodzy Państwo, w 2015 roku tego typu akcje mało nie, przypro, nie przypłaciłem życiem. Dosłownie. Mm, tyle mnie dzieliło od samobójstwa, a byłem dorosłym facetem. E, tak bardzo mnie zgnojono, zniszczono, sponwierano. I ludzi, którzy mają totalnie rozpierdzieloną psychikę, w tym zawodzie jest bardzo dużo. To bardzo często jest tak, że. Mm, to tak, wiecie, jak to kiedyś śpiewał, bodajże, chyba Zeus. Jak to w showbizie wszystko niby, niby śni, ważne by dobrze wyszło na DVD. No to tak samo jest w tym biznesie, tylko że już nie ma DVD, tylko jest na YouTube. Tutaj pięknie, fajnie, ładnie, o, wszyscy się uśmiechają. A za plecami, no to tak jak przy tym Pandora Gate. Wielcy kumple, razem mieszkali, razem nagrywali, wspierali się. Okazuje się, że każdy nagrywał rozmowy, każdy się szykował, um, bo tam pff, obie strony, przecież wszyscy mieli ponagrywane te rozmowy, tak. Um, nawet przecież chyba tam ktoś za, za kimś puścił prywatnego detektywa, żeby robił im zdjęcia z przyczajki. No, Jakieś potem były jakieś zdjęcia w knajpie i tak dalej, no to jest niestety, to jest niestety, drodzy Państwo, jeszcze powiedzmy, 5-10% czy 10 tych brudów, które są w tym biznesie. Bywa, bywa jeszcze gorzej, no, drodzy Państwo, ponieważ to jesteśmy w tym okresie, w tym okresie, no takim. Gdzie jest mm, gdzieś cisza wyborcza, no to nie chcę odwoływać się na przykład do swoich, mm, swoich perypetii z politykami. Nie? No, powiedzmy, że politycy traktują ludzi bardzo mocno mm, jak zasób i, jak, i potrafią na przykład żądać czegoś, a jak tego czegoś nie dostają, no to potrafią. Bardzo mocno życie uprzykrzyć, nie? Zwłaszcza jak na przykład mają przełożenie na różne organy. To z tym też trzeba sobie zdawać sprawę. W zależności od tego, powiedzmy, w jakiej części tego biznesu ktoś chciałby robić, no to będzie miał różne problemy, tak? W modowym będą różne problemy, w publicystycznym będą różne problemy. Jak nie daj Boże, będzie się ocierał o polityków, no to trafiasz do tego najgorszego bagienka. No i najważniejsze. Jest takie przeświadczenie, że to są łatwe i duże pieniądze. To nie są łatwe pieniądze, ale ponieważ jest takie przeświadczenie, że one są łatwe i duże, to jest bardzo wielu ludzi o bardzo niskiej moralności, którzy zrobią wszystko, co się tylko da, żeby dosłownie po twoich truchle wejść na szczyt. No, drodzy Państwo, Krzysiek Jackowski ma na przykład swojego hejtera, który dosłownie go podrabia, tak? Kolej sobie założył kanał, który jest czystą podróbką, kopią kanału Krzysztofa Jackowskiego, Tyle tylko że facet nie ma żadnych zdolności, mi to parapsychologicznych, jasnowidzących, udaje, um, nie wychodzi mu, bardzo mało ludzi go ogląda, no to de facto buduje teraz swoją popularność na hejcie na Krzyśka Jaskowskiego i odsądzanie odsądza go wiary. No to ja takich, um, takich kolesi miałem z siedmiu czy ośmiu, w tej chwili mam chyba trzech, z czego jeden już się posuwa nawet do takiego łajdactwa, że um, nawet działa w, na szkodę interesu Rzeczpospolitej, tak? Bo się jakiś czas temu do mnie przychrzanił, że to jest nieprawda, że w Polsce... Um, młodzi ludzie od 18 roku życia mogą być brani przymusowo do wojska, co za tym idzie wysyłani na wojnę. No, tak nisko się pozunął. No. Taka podruba. Um, nie będę mówił ksywki, bo nie chcę go reklamować taki jeszcze brzydszy ode mnie, i nawet jego własne włosy go nie lubią mi wypadły. E, no no tego, tego, typu rzeczy się, tego typu rzeczy się dzieją. Kiedyś, dawno temu też była taka podruba, um, która. No, Dosłownie facet skopiował mój kanał, brał sobie te same źródła co ja, jak pewnie wiecie. Ja czasem robię vlogi do, za, do, do zapasu, więc efekt był taki, że ono opublikował materiał na dany temat szybciej niż ja. No to wziął mnie i oskarżył publicznie o, o plagiat. Plagiat polegał na tym, że nagram materiał na ten sam temat z, z tych samych źródeł i Mimo, że ja źródła zawsze podaję, wtedy też podawałem, no to on stwierdził, że, że, że na pewno spisywałem transkrypcję z jego vloga, wcale nie, że z tego samego źródła, jakieś takie totalne łajdactwo. Akurat przychrzanił się, um, ponieważ no, komuś, konkretnemu człowiekowi pasowało, um, żeby się do mnie dowalić, bo żądał ode mnie kwitów. Na innego YouTubera. Ja stwierdziłem, że nie za bardzo mam ochotę się w takie gówno ładować i kwity nikomu dawać. No to stwierdził, że się do mnie przyczepi i, i, i zaczął, zaczął, że się tak wyrażę, bustować, że tak, tak, woźniak złodziej, woźniak, woźniak, woźniak robi plagiat, bo, 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 bo nagrywa na ten sam temat. Dzisiaj to, drodzy Państwo, brzmi brzmi jako, jak, jak jakaś kuriozum, tak, bo się trochę znormalizował ten rynek, ale wtedy, drodzy Państwo, hejty ostre szły, tak? Potem się okazało, że koleś y, robił jakieś krzywe akcje z jakimiś młodymi dziewczynami w hotelu y, no i zniknął z YouTube'a. I nie, nie chodzi o, o tego, o pingwina. O zupełnie innego. No, generalnie o typa, którego Karioner na szczęście y, powiedzmy z polskiego internetu wywalił, nie? No, ale sami widzicie, to jest to są generalnie. Drodzy Państwo, no to jest Showbiz. To jest Showbiz. Ludzie, którzy, ludzie, którzy no. no wspinanie się po, po trupie innego jest standardem, że się tak wyrażę. A, no i jeszcze, no właśnie, no bo ja miałem tego farta, że jak zaczynałem, to jeszcze tutaj pieniędzy nie było. Moja pierwsza wypłata z YouTube'a to była 300 złotych i zbierałem te 300 złotych chyba 2-3 miesiące, nie? Więc no ja miałem tego. To, to oczywiście wtedy był pechno, że nie było kasy, tak? To było zawsze lepiej jak jest kasa niż jak nie ma kasy, ale mm, ponieważ no ja zaczynałem byłem wtedy, gdy tej kasy nie było no to w osobisty sposób było łatwiej tam wejść, tak bo nie było konkurencji. W zasadzie każdy, kto chciał, mógł w ten biznes wejść i, i było jeszcze w miarę normalnie. Teraz? Teraz, drodzy Państwo, to jest yy, no niesamowita wręcz, yy, yy, jakby to powiedzieć, no niesamowita wręcz bariera na wejściu. W zasadzie w chwili obecnej Zacząć na YouTubie um, bez pleców, czyli, yy, czyli sytuacja, że no, masz kolegę, koleżankę, która cię tam wkręci, powie ci jak to działa, yy, lub nie podpisując serografu z dużą agencją, lub nie mając niesamowitych kontaktów i kupy forsy, to się praktycznie nie da. To są pojedyncze przypadki. Kiedyś. 10-15 lat temu fizycznie dało się to zrobić na zasadzie takiej, że zaczynasz działać, bo lubisz, bo masz taką pasję, bo chcesz tworzyć, i, no i ludzie zaczynają cię, to, cię oglądać i zaczyna to żreć. Dzisiaj też jest to możliwe, ale bardziej teoretycznie. Zwróćcie uwagę, że nawet ludzie, którzy na przykład zrobili karierę na TikToku, jakoś nie dają rady zrobić przeskoku na YouTube'a. Tam mają na przykład po kilka milionów. Obserwujących, a na YouTubie ma jakieś szczątkowe ilości. Tymczasem, to co różni twórcę z TikToka od twórcy YouTube'a, są pieniądze. Bardzo duże. że różnica. YouTube płaci całkiem uczciwie za reklamy, których ludzie nie przewiną, natomiast TikTok nie płaci w ogóle. No to wiecie, różnica między uczciwymi pieniędzmi a zerowymi pieniędzmi jest gigantyczna, prawda? W związku z tym, no, na TikToku jest dużo łatwiej. Na YouTube jest bardzo ciężko, no bo tu jest kasa. Na YouTube nie ma. Znowu, też na TikToku, ponieważ tam się nie da zarabiać, no to jest bardzo dużo płatnych współprac i znowu tam jest kwestia taka um, użerania się z klientem, który, który myśli, że może wszystko, nie? O, czyli mniej więcej to, co na YouTubie było już 10 lat temu. Teraz na YouTubie tak nie ma, bo na YouTubie duża część twórców, jak wychodzi z założenia, że pieniądze za cenę już są wystarczające i, i nie bawi się współpracę. Ja nie ukrywam, też staram się jak najmniej tych współprac brać, bo klienci czasem bydwają, no, nazwijmy to. no Wolę poświęcić yy, yy, Wolę poświęcić się na, na tworzenie nowych, nowych treści. Także wracając do, do jakby, do puenty. To prawda, że na YouTube można zarobić całkiem dobre pieniądze. To prawda, że topowi, najlepsi twórcy, zarabiają gigantyczne pieniądze. Naprawdę gigantyczne. Natomiast to nieprawda, że to jest łatwa, prosta i przyjemna praca. W ogóle przyjmijcie do, do wiadomości, że to jest praca, bardzo ciężka praca, praca koncepcyjna, praca umysłowa, praca z ludźmi i jednocześnie praca z algorytmem. Wiedzę, jaką musicie mieć a propos algorytmu, jak to działa, jest niesamowicie duża. Zwłaszcza, że w Polsce, ja przynajmniej nie znam sieci partnerskiej, która by to dobrze ogarniała. Więc nie liczcie na to, że pójdziecie sobie do jakiejś sieci partnerskiej wam to ogarną. No nie. Albo musicie zdobyć tą wiedzę sami, albo musicie mieć kogoś, kto wam to powie. Jeśli nie jesteście jakoś bardzo głęboko zaz zaziomaleni z, z kimś, to wam nie powie. No bo to jest wiedza, tak jak kiedyś mówił Krzysiu Gonciarz, dosłownie warta miliony i nikt wam z tego za darmo nie da. Zwłaszcza, że ludzi, którzy na przykład dobrze og og ogarniają algorytmy, w Polsce jest kilku, Naprawdę. I poza tym, że no mało jest takich ludzi, no to jeszcze ogrom wiedzy do przekazania, która jest kompletnie nieintuicyjna, jest taki, że no to się nie da tego zrobić w 2-3 dni, ani nawet w miesiąc czy dwa. Po prostu się nie da. I, I tyle. Także to jest ciężka praca, która potrafi dawać bardzo dużo satysfakcji, to jest prawda, ja na przykład nie chciałbym w tym momencie pracować gdzie indziej, no ale miałem tego farta, zaczynając jak łatwiej było. I tą wiedzę no, zdobyłem na latach. tak Wiedzę na temat algorytmów, na temat jak to fizycznie działa, jak sobie poradzić w pewnych sytuacjach, jak na przykład kontaktować się z samym YouTube'em, w ogóle, że się da, w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach, w których. YouTube na przykład wywala błąd, bardzo specyficzny serwis twierdzi, że wszystko jest w porządku, a Ty widzisz, że Ci nie działa. Co się dzieje, gdy Ci tak bardzo mocno spadają zasięgi, jak sobie z tym radzić? No, wiecie, ja miałem też ten szczęście w nieszczęściu, że kanał wideo był prześladowany dużo wcześniej niż inne kanały. Na przykład pamiętam, jak śmiały się ze mnie osoby z takich kanałów, nazwijmy to publicystycznych, prawicowych. Jak ja mówiłem, że, że jest demonetyzacja, że jest przycinanie zasięgów, że są jakieś słowa, których nie wolno wymawiać, bo są przycinane zasięgi, nie mówili, nic takiego nie ma, nie ma żadnej demonetyzacji, ha, ha, ha. No potem mi się ta demonetyzacja tak całkowicie włączyła, że w ogóle nie mieli monetyzacji, a potem tak mocno przegieli złamaniem regulaminu, że całkowicie pokasowali im kanały, nie? To tę umiejętność jakby takiego też, Balansowania na krawędzi, robienia rzeczy, które są dozwolone na YouTubie, są dopuszczalne na YouTubie, YouTube pozwala je robić, a nawet dobrze na to patrzy, a jednocześnie robienia tego, co się chce. W sytuacji, w której no wiadomo, w jakim świecie żyjemy. Także to jest prawda, że jak zrobisz karierę na YouTubie, będziesz. Zarabiał godnie. To jest prawda, że jak będziesz topowy, to będziesz zarabiał gigantyczne pieniądze, Takie, do których mi się nigdy nie śniło. Um, to jest nieprawda, że to jest taki spacerek po parku. To jest bardzo ciężka praca, bardzo obciążająca psychicznie. Taka, w której w każdej chwili możesz wylecieć na kopach. I możesz wylecieć na kopach, bo ktoś po prostu cię zniszczy. Bo na przykład narobisz sobie wrogów. To jest normalne w tym biznesie, że masz pełno wrogów, o których w ogóle nawet nie wiesz, że istnieją, a knują po prostu, żeby ci zrobić krzywdę, um, albo dlatego wylecisz, że ktoś będzie, pomyśli sobie, że na przykład jak się cię pozbędzie, to, um, to na tym zyska, albo na przykład wylecisz z samego algorytmu YouTube'a. Mało to twórców z YouTube'a w Polsce ma tak zwanego bana na twarz, Czyli nie dość, że im pokasowali kanał, to jeszcze um, gdzie by się nie pojawili na YouTubie, to kanały te będą banowane. To jest tak zwany ban na twarz. Jedna ze spiskowych teorii YouTube'a, która jest prawdą. W Polsce mamy, ja wiem, o czterech czy pięciu twórcach, którzy mają w chwili obecnej bana na twarz. Jeden jest z branży, nazwijmy to polityczno-farmaceutycznej. No Bardzo bym, że się tak wyrażę, zastanawiał się, czy, czy warto. I na pewno nie stawiałbym wszystkiego na jedną kartę. Ja miałem tego farta, że jak zaczynałem, to normalnie miałem firmę. Nawet chyba ze dwie. To, tak, na pewno dwie, które robiły zupełnie, które robiły pewne rzeczy. Pracowałem. Jakby mi nie wyszło, to dodałbym sobie radę. Tak? Cieszę się, że mi wyszło. Natomiast ludzie, którzy na przykład rzucają w szkołę. I tam zawodowo to robię, to przeto, bo będę sobie drugim buddą. No, nie będziesz drugim buddą. I to jest. O, i to jest ostatnia podpowiedź, którą daję, i przechodzę do innych pytań. Nigdy nie próbuj nikogo naśladować, podrabiać. Nie próbuj być drugim buddą, nie próbuj być drugim frizem. No, nie będziesz. Bądź sobą. Bo jeśli będziesz próbował na przykład podrabiać buddę, to będziesz tylko gorszym buddą. Podrabia, podrabiańcem. Natomiast jeśli będziesz sobą, jeśli będziesz. Naprawdę, tworzył to, co lubisz, co ci się podoba, to będziesz naturalny. No i albo to ludzie się kupią, albo ludzie tego nie kupią w sensie. Albo to się ludziom spodoba, albo to się ludziom nie spodoba. Ale jak będziesz sztuczny, jak będziesz grał, to cały czas będziesz się męczył. Nie rób tego. Eee. Kolejne pytanie. Dlaczego spadły ceny najmu mieszkań, mimo że ceny mieszkań oraz opłaty eksploatacyjne wzrosły? To jest bardzo dobre pytanie. Ze względu na to, że masa Ukraińców kończy z najmem mieszkań w Polsce, spadł popyt na najem mieszkań. Tyle. Ehm, ceny najmu mieszkań zostały wywindowane na bardzo prostym prawie podaży i popytu. Nagle pojawiło się kilkaset tysięcy, może nawet ponad milion osób, które chciały wynajmować mieszkanie. W związku z tym rynek na taki nagły wzrost popytu zareagował nagłym wzrostem cen. Teraz ten popyt spada, bo i tu działają, działa kilka rzeczy. Ukraińcy, widząc co się dzieje w ich kraju, decydują się, że już nie będą wracać, że na stałe osiądą poza Ukrainą i kupują mieszkania. Myślą dokładnie tak samo jak my Polacy, że skoro już osiadam na stałe, to lepiej sobie kupić niż wynajmować i kupują. Jedni kupują w Polsce, inni kupują za granicą, w innych, w innych krajach. To zależy, który gdzie, wymyśl, który gdzie podejmuje decyzję, żeby na stałe osiąść. No i tyle. Niezależnie od tego, czy kupi na przykład w Polsce, czy zdecyduje się na przykład kupić w Niemczech, tam można taniej kupić niż w Polsce, a pensje lepsze. Więc wcale się nie dziwię, że wielu z nich woli, woli pojechać na przykład, do, na przykład do Niemiec czy do innego tego typu miejsca. No po prostu zwalniają te mieszkania, które wynajmowali. No to jak zwalniają te mieszkania, które wynajmowali, to one trafiają na rynek, tak? No i zwiększa się podaż. Pustych mieszkań na wynajem, zmniejsza się popyt, no i zasada podaży i popytu reguluje cenę w dół. To oczywiście bardzo mocno zmniejsza opłacalność całego biznesu pod tytułem kup mieszkanie na wynajem, bo jak słusznie za, za, wskazała osoba, która zadała to pytanie, rzeczywiście tak jest, że ceny mieszkań rosną. Zresztą to też było w. U, u, w pierwszym pytaniu ceny mieszkań rosną. Um, w związku z tym, eee, znaczy tak, rosną te koszty eksploatacyjne. To się e, potocznie nazywa czynszem do spółdzielni. Tam woda, światło, gaz, e, tak zwany fundusz remontowy i te inne rzeczy. To cały czas rośnie, tak? Um, w związku z tym, e, jeśli by ceny zostały konstans tego co płacić najemca. Powiedzmy, że płacił ci najemca 3000 zł, a ty miałeś te opłaty do spółdzielni 500 zł. No to ci zostawało 2,5, tak? Teraz ci wzrosło na 1000. No to zostaje ci już tylko 2. A jednocześnie ceny mieszkań poszły bardzo mocno do góry. W związku z tym, żeby zwróciła się inwestycja, no to musisz zarobić na przykład nie pół miliona złotych, tylko milion złotych na tym mieszkaniu. Więc na przykład okres zwrotu z inwestycji wzrastać i na przykład mówię zupełnie przykładowo teraz to się matematycznie nie będzie zgadzać ale mówię przykładowo że miałeś ob, że powiedzmy 3 4 lata temu kupując mieszkanie na wynajem zwrot z inwestycji czyli zarobienia nim tyle ile, zarobi, ile za nie zapłaciłeś to powiedzmy było na przykład teoretycznie 20 lat faktycznie 30, bo licząc te zwroty, większość ludzi nie uwzględnia na przykład, że mieszkanie nie będzie wynajmowane cały czas, że będzie, że będą koszty remontów, że będą koszty na przykład egzekucji, wynajmowania specjalnych agencji detektywistycznych, która ci się pozbędzie niechcianego lokatora i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Eee, a więc, no więc, albo powiedzmy, że to było 30 lat, tak? A teraz wychodzi, że 60. No to Typowy Polak z typową długością życia, jeśli nie robi jakichś hardkorowych flipów, nie kupuje czegoś naprawdę bardzo, bardzo tanio, nie kombinuje jakichś dziwnych akcji typu podzielenia 50-metrowego mieszkania na 10 mikrokawalerek, czy, przepraszam, mikroapartamentów, czyli jak czy uskuteczniania czegoś, co ja nazywam chów klatkowy Polaków. No to, no to będzie problem, żeby pożyć wystarczająco długo, żeby zarobić tyle, ile, um, ile się za to zapłaciło. Więc tak, rzeczywiście kupowanie mieszkań na wynajem robi się coraz mniej opłacalne. To jest fakt. Natomiast pamiętajcie, że no, sytuacja rynkowa się zmienia i to, że teraz się to robi coraz mniej opłacalne, to wcale nie znaczy, że w przyszłości też będzie coraz mniej, też mało opłacalne, może w przyszłości będzie całkiem dobrze opłacalne. Natomiast tutaj ten, żeby nie było wątpliwości, to co powiedziałem do tej pory i co powie, powiem dalej, to nie są żadne porady ekonomiczne, gospodarcze, broń Boże. Nie zachęcam nikogo do kupowania mieszkań na wynajem, ale też nie zniechęcam. Zachęcam natomiast, żeby każdy sobie spokojnie sam przemyślał taką sytuację. Jak można rozliczyć polityków, urzędników państwowych za ich denne decyzje? Jest jakieś prawo, z którego można skorzystać? Oczywiście, że tak. Um, teraz tak, politycy i urzędnicy to są jakby dwie różne rzeczy. Jest ustawa o odpowiedzialności urzędniczej i najłatwiej można urzędnika tym rozliczać. Urzędnicy normalnie e, odpowiadają też cywilnie i karnie. Jeżeli podejmują decyzję, która jest bezprawna, która w jakiś sposób uszczupla twój majątek, normalnie możesz pozwać takiego urzędnika. Um, natomiast co do, jeśli chodzi o polityków, no z politykami jest dużo trudniej. bo Tutaj problem polega na tym, że politycy dzielą się na dwie części: yy, jakby koalicję i opozycję. Koalicja to jest ta, która może podejmować decyzje, czyli. Ta, która wymieniona jest w pytaniu, tak? Rozliczać za denne decyzje. No ale koalicja zwykle, no, częścią władzy jest to, że posiada nadzór nad prokuraturą, więc no, musieliby sami siebie postawić przed sądem. Mało prawdopodobne. No, a opozycja, którą chętnie by koalicja postawiła przed sądem, no to znowu nie podejmuje żadnych decyzji. Eee, kolejne pytanie. Bardzo dobre pytanie. Jakie konsekwencje społeczne będą, gdy hipotetycznie całkowicie upadnie Watykan, religia chrześcijańska, oszustwo wyjdzie na jaw? No, zakładasz, że religia chrześcijańska jest oszustwem. No, moim zdaniem nie jest. Ja się nie zgadzam z tą tezą, którą tutaj powiedziałeś. Też trzeba zwrócić uwagę, że Watykan to jest stolica państwa, to jest państwo kościelne. Kościoła katolickiego. Ja jestem katolikiem, ale zauważam, że są też przecież inne e, wyznania chrześcijańskie. Chrześcijaństwo to jest dużo szersze pojęcie niż tylko, e, niż tylko katolicyzm. Więc upadek, e, upadek Watykanu nie oznacza upadku religii chrześcijańskiej całkowicie. Natomiast wydaje mi się, że konsekwencje upadku Watykanu byłyby daleko druzgocące. Głównie dlatego, że gdyby Watykan upadł, to by odtajniono tak zwane tajne archiwum Watykanu. Ono jest tajne nie dlatego, że nikt nie wie, że ono istnieje, tylko że ono jest tajne, bo tam są przechowywane tajne dokumenty. Wszyscy wiedzą, że ono jest, tylko nie wiadomo, co ma w środku. Ehm, istnieje zupełnie oficjalnie. No i biorąc pod uwagę, że Kościół katolicki no, ponad tysiąc lat istnieje. To ma tam na pewno bardzo poważny, nazwijmy to, zakres kwitów na bardzo wielu ludzi, bardzo wiele instytucji i bardzo wiele ciekawych sytuacji mogłoby wyjść na jaw. Ja przypomnę tylko, że no wiele wskazuje na to, że tam są popisywane no najróżniejsze rzeczy. Tutaj ze względu na, na to, że mamy ten. Ciszę wyborczą, nie chcę konkretnie mówić. Natomiast wydaje mi się, że upadek Watykanu nie spowodowałby upadku chrześcijaństwa, tak mi się wydaje. Jaka była najdziwniejsza propozycja współpracy reklamowej, jaką dostałeś? Uuu! Takich współpracy jest bardzo dużo. No, siłą rzeczy nie będę tutaj mówił tych, o które dostaję od polityków, no bo cisza wyborcza, więc tutaj poopowiadałbym o tym, ale cisza wyborcza. Drodzy Państwo, takie najdziwniejsze, takie, że aż mnie zatkało, nie? Że jak dostałem te propozycje współpracy, to dosłownie aż mnie zatkało, nie? Um, że to był szok. To był szok, aż mnie zatkało najdziwniejsze propozycje współpracy. Um, to tak, szoku doznałem, jak dostałem propozycję współpracy reklamowania pewnej książki. Już było ładnych kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, dosłowny szok. Dostaję propozycję. Ona była, ta propozycja była oparta na, w ogóle na socjotechnice, że o, jak nie przyjmę, to znaczy, że jestem zaściankowy i tak dalej. Słuchajcie, to była propozycja polegająca na tym, że miałbym reklamować, chyba nawet zostać ambasadorem, książki o wychowaniu seksualnym. I gdzie był szok? No, szok był taki, że szok był w autorce. Pierwszy szok był w autorce, bo tam jakby zachwalano, że ta autorka to, to jest właśnie taka osoba, która bardzo dobrze uczy, że to jest taki pedagog i że ona tak dobrze do tego podchodzi, bo to jest, ona ma wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w uczeniu właśnie wychowania seksualnego, nie? No i wygooglałem kobitę, okazuje się, że to była gwiazda porno. I to taka dość, powiedzmy, no nie chodziło o taką, czy ujmę to w ten sposób, grała w filmach dla dorosłych bardzo wielu gatunków, w tym takich, co to, jakby to powiedzieć, no bardzo starałem się odzobaczyć to, co zobaczyłem, jak Zacząłem sprawdzać, w czym ta pani gra. No. Ja nie, nie uważam się za pruderyjnego, ale, ale przeżyłem szok. Co niektórzy ludzie sobie robią dla przyjemności. Mi się to kojarzyło raczej z odwrotnością przyjemności. No i to, to, to był szok. Ten, ten, ten pierwszy, a drugi to był szok, jak dorwałem się do tej książki. No bo oczywiście. Ale miałem się zgodzić w ciemno, no ale, ale no już wtedy wiedziałem, że raczej się nie zgodzę, no bo, sorry, ale dla mnie jednak seksualność a pornografia to, to nie do końca jest to samo, wręcz, wręcz przeciwnie. No ale, mimo wszystko, mówię: zobaczę sobie tą książeczkę. Dorwałem tą książeczkę. No i, drodzy państwo, jakby to powiedzieć, czasem się mówi, że takie podręczniki do wychowania Seksualnego to są. To jest podręcznik kopulacji, że to jest złe. No to drodzy państwo, umiem to w ten sposób. Pani uczyła takich dość wysublimowanych technik. Nazwijmy to z tych gatunków, w których sobie grała, więc. umiem to w ten sposób. No obrzydliwstwo. No, to, 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 to był szok, um, taki dość, dość ostry. Kwestie związane z polityką, to powiedzmy, że muszę pominąć, a szkoda, bo bym sobie bardzo chętnie poopowiadał. Um, tam politycy są wyjątkowo bezczelni i wyjątkowo ciekawe mają, ciekawą, wyjątkowo mają definicję słowa współpraca. Generalnie, gdyby um, polityk był klientem, Sklepu spożywczego, to nazwałby współpracą sytuację, w której on sobie wchodzi do sklepu, bierze co chce, wychodzi i jeszcze każe sobie podziękować, bo, no bo przecież dzięki temu, że wyniósł rzeczy ze sklepu, to ty możesz sobie znowu poukładać i wpiszesz to sobie do CV. Nie? a poza tym przecież jemu się należy. Ale taki kolejny szok przy propozycji współpracy, nawet niedawno miałem. Słuchajcie. E, jakaś agencja. Teraz znaczy wiem, jaka agencja PR-owa, nie chcę nawet wymieniać jej nazwy. E, robi tak zwany żebro PR. Mm, mm, że się tak wyrażę, działa to w ten sposób, że dostaje forsę za promowanie konkretnych firm na zasadzie takiej, że e, załatwia wywiady prezesom tych firm, czy tam właścicielom tych firm. No i umy to w ten sposób. O, Taki mały szok miałem, jak. Jakby to powiedzieć? Bo nie, nie chcę, że się tak wyrażę, um, szczegółów ujawnić, bo nie chcę naprowadzać na tą agencję, ale powiedzmy, jak można być bezczelnym, nie? Kogo można próbować nazwać ekspertem, tylko po to, żeby właści na kanał i poopowiadał, jak jego firma jest zajebista. Kiedy jeszcze miałem szok? Um, miałem szok, jak dostałem propozycję reklamowania bielizny. Generalnie zdarza mi się co jakiś czas dostawać propozycję reklamowania ciuchów i zdarza mi się je przyjąć. No, jakiś czas temu reklamowałem koszulę, reklamowałem marynarki, garnitury. Uważam, że całkiem fajnie to wyszło. Um, natomiast wydaje mi się, że jednak. Powiedzmy, że mam pewne dysfunkcje wizualne, które sprawiają, że wydaje mi się, że nie jest wskazane, żebym reklamował bieliznę. Że jednak widok mnie bez bielizny mógłby być, jakby to powiedzieć, wiązać się z pewnymi problemami ze wzrokiem u, u ludzi. Więc przeżyłem szok, że ktoś Zaproponował mi reklamę bilizny, bo to była osoba, która ogląda mój kanał, więc wie jak wyglądam. No, no nie zgodziłem się. E, co jeszcze? Co jeszcze było ciekawe? E, to takie od strony tego, jak, jak to było niefajne. Nie, no to kiedyś dostałem propozycję reklamowania hotelu. E, w zamian za. <grych> Na zasadzie takie, że mieliśmy tam pojechać całą ekipą, ja miałem zapłacić pensję całej ekipie, tam operatorowi, dźwiękowcowi. Mieliśmy pokręcić im reklamy, ja miałem te reklamy wrzucać do siebie na kanał. I w zasadzie podziękować, że mogę ich reklamować, bo w zasadzie prawie nic mi miałem za to nie dostać, bo. Mm, Pani z marketingu tej sieci hoteli. Wymyśliła sobie, że przecież, jak ja wrzucę te filmiki, jaki ich hotel jest fantastyczny, to tam wstawię reklamy. No i ja sobie na tym zarobię. W związku z tym, od nich nie powinien nic chcieć za to, że, że, że będę ich reklamował. W zasadzie to może nawet chyba powinien mi zapłacić. O, drodzy Państwo, a propos płacenia za rzeczy, no to największy szok to miałem, jak kiedyś. Ale nie, bo to jest związane z polityką, ale powiedzmy, że... Nie no, to wprost było chyba zażądanie łapówy nawet wręcz, nie? Dobra, o tym nie będziemy mówić, bo cisza wyborcza, jeszcze ktoś się domyśli, jaka to partia była taka bezczelna, więc nie będziemy sobie dalej o tym mówić. No ale powiedzmy, że ktoś zażądał ode mnie de facto łapówy za to, żeby... Dobra, zostawmy to za co. Drodzy Państwo, dlaczego ostatnie produkcje. Czyli tutaj. Tutaj to, to było. Dlaczego ostatnie produkcje Netflixa są takie do nawet problemu trzech ciał nie dało się oglądać? Znaczy, ja tutaj mam trochę inną opinię. Moim zdaniem. Moim zdaniem, problem trzech ciał dało się oglądać. Przy czym dwa pierwsze odcinki były bardzo dobre, a każdy kolejny był coraz gorszy. I generalnie niesamowicie zmarnowano potencjał tego serialu. Ten serial mógł być hitem, a na tylko dwa pierwsze odcinki były dobre, a pozostałe były po prostu słabe, czy nawet bardzo słabe. I nie, nie czekam na kolejny sezon, bo. Bo jakoś nie wierzę w to, że warto go dalej oglądać. Dlaczego moim zdaniem tak jest, że te filmy i seriale dla Netflixa są coraz gorsze? Ponieważ tam bardzo mocno wkracza poprawność polityczna i pewne kwestie związane z inżynierią społeczną, i rozrywka nie jest już najważniejsza. Kiedyś, jak Netflix zaczynał, najważniejsze była tam rozrywka. Czyli, żeby się dobrze bawił oglądając filmy i seriale. A teraz najważniejsza jest tam poprawność polityczna. No i jak już odhaczą sobie wszystkie elementy poprawności politycznej, zwróćcie uwagę, że w, na przykład w problemie trzech ciał de facto oswajani bylibyśmy, byliśmy z eutanazją. To też jest kwestia poprawności politycznej. Już powoli właśnie jesteśmy oswajani, że to jest zupełnie coś normalnego. Nie, to nie jest nic normalnego. No to jak, wiecie, jak odhaczysz tą całą checklistę tego wszystkiego, co tam musi być, to się okazuje, że na fabułę, na pomysł już mało co zostaje. Na przykład, przykładowo problem trzech ciał, tak? W pierwszych dwóch odcinkach właśnie nie ma za bardzo tych checklist. No to to były dwa fajne odcinki. Potem, jak zaczęli się skupiać na tych tak nazwijmy to wątkach mm, z inżynierii społecznej, no to serial zrobił się nudny i miałki. I tak jest mniej więcej ze wszystkim na tym, na tym Netflixie. No i jeszcze druga rzecz. Mam wrażenie, że kiedyś Netflix miał być taką odpowiedzią na, na, problemy, jak, na problemy z kablówki. Czyli to, że jest bardzo dużo filmów, bardzo dużo seriali. Ale one w większości są kiepskiej jakości, wręcz miałkie. No i to re... jest kupa filmów, kupa seriali, ale nie ma dobrych. No, a potem i Netflix na początku robił dość mało filmów i seriale, ale prawie każdy był oparty na pomyśle, prawie każdy był hitem. A potem poszli bardzo mocno, właśnie w ilość. Nie w ilość, a nie w jakość. No i, no i mamy no, takie seriale, właśnie jak problem trzech ciał, który, który jest po prostu miałki. I jakby nie reklamując nikogo, ani nie hejtując Netflixa. no ja bym wolał, żeby tam było mniej filmów, mniej seriali, a lepszej jakości, żeby się skupili na rozrywce, a nie na oswajaniu nas z pewnymi, nazwijmy to kwestiami społecznymi. Tyle, drodzy Państwo. Minęła godzina 6 minut. Zakładam, że po, tej, po obejrzeniu tej części, w której są odpowiedzi na pytania związane z polityką, które Państwo jesteście, więc nie zapraszam, bo to było w piątek emitowane. Zakładam, że już Państwo obejrzeliście. No i co? No i do zobaczenia jutro. No, pewnie. A, no, dzisiaj o 19 będą spiskowe teorie. Oczywiście, to też bardzo serdecznie zapraszam. Główne wydanie Zielonej Poświaty. No i też, um, no i też, co, co istotne moim zdaniem, um, no pewnie, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym w poniedziałek zrobił podsumowanie wyników tych wyborów. Trzymajcie się. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa.